Ulica przypomina wzburzoną rzekę. Tłumy ludzi kołyszą się jak fale pomiędzy groblami domów, zalewając granicę między chodnikiem a jezdnią. Co chwilę rzeka ta rozstępuje się, aby przepuścić skrzypiący wóz lub warkoczący samochód. Z bocznych uliczek napływają wciąż nowe strumienie ludzi. Im dalej, tym wszędzie robi się ciaśniej. Gdy gęste kłębowisko ciał zbliża się do wąskich, bałuckich uliczek i zaczyna się przez nie przepychać, wszystkim zaczyna brakować powietrza. Ludzie ściśnięci i splątani ze sobą z trudem posuwają się naprzód. Najcięższą pracę wykonują ręce. Każdy palec zaciska się kurczowo na tym, co zabrało się ze sobą najdroższego. Na walizce, na torbie, na dziecku. Dłonie są czerwone i nabrzmiałe, a kurczowo zaciśnięte palce świadczą o strachu przed utratą dobytku. Jakiś mężczyzna obok mnie prowadzi wózek dziecięcy. Nad rozłożoną budką pochyla się kobieca postać, rozpościerając ręce niczym skrzydła. Kobieta przepycha się do przodu bokiem, krzycząc zachrypniętym głosem. Moje dziecko, moja ptaszyna! Zahacza przy tym o czyjąś torbę, która zwisa na krawędzi wózka. Torba nie daje się ruszyć z miejsca, bo nie ma jak. Ludzie złoszczą się na kobietę i przedrzeźniają ją, gdy wołam. Moje dziecko, moja ptaszyna! Kwietnia 1940 roku łódzkie getto zostało całkowicie odizolowane od reszty miasta. Zostało zlokalizowane w jego najbardziej zaniedbanej części. Na obszarze ponad 4 km kwadratowych zamknięto ponad 160 tysięcy ludzi i otoczono zasiekami z drutów kolczastych. Łódź nosiła już wówczas nadaną przez Niemców nazwę – Litzmannstadt. Jesienią 1941 roku przywieziono do getta około 20 tysięcy Żydów z Europy Zachodniej. Później przywieziono jeszcze 17 tysięcy Żydów z okolicznych miast, m.in. z Brzezin, Pabianic i Ozorkowa. Łącznie w czasie istnienia dzielnicy zamkniętej przebywało w niej około 220 tysięcy osób. Do getta trafiło wielu żydowskich intelektualistów z Polski, z Niemiec, Austrii i Luksemburga. Getto w Łodzi było wielkim ośrodkiem przemysłowym, w którym działało prawie 100 fabryk produkujących na potrzeby Rzeszy. Żydzi z łódzkiego getta szyli mundury, czapki, obuwie i plecaki dla armii niemieckiej. Produkowali też bieliznę, meble, a nawet zabawki. Gotowe produkty Niemcy wywozili i sprzedawali. Z tego względu łódzkie getto było najdłużej istniejącym na ziemiach polskich. Pozostałe zostały zlikwidowane w 1942 i w 1943 roku. Całkowita likwidacja getta nastąpiła w sierpniu 1944 roku. Ostatni transport wyjechał z Łodzi do Auschwitz 29 sierpnia. Z ponad 70 tysięcy osób, które jeszcze w lipcu były w Łodzi, ponad 60 tysięcy zamordowano w komorach gazowych Auschwitz. Zaś setki trafiły do obozów pracy na terenie Rzeszy. Getto łódzkie było drugim co do wielkości w Polsce,
a jednocześnie tym, z którego ocalało najwięcej Żydów.